nowe sanepki, które przyszły. Unboxing. Zabierzemy Ankę na pole, zobaczymy co powie. Dzisiaj zrobimy test słuchawek Bounty Hunter. Test wykona mój specjalnie do tego przeszkolony człowiek, czyli Anka. Anka łazi już od jakiejś godziny po polu i szuka, więc pójdziemy do niej, odwiedzimy ją. Otwieraj jak chcesz. Ania zrobi unboxing i krótki test. Zobaczymy jej reakcję. Wystarczy z jednej strony. Ja to już otwierałem w domu, patrzyłem czy jest ok. Ale co to jest? No wyjmij, zobacz. Wisiek! Ja ci kocham, mam słuchawki. Dziękuję. Kto powiedział, że to twoje? Po prostu ty masz robić test. Jezu, Bounty Hunter. Jakie eleganckie. Pokażę tu z bliska trochę. To jest do sterowania, głośnością, jedną stronę i drugą stronę i plus przełącznik mono i stereo. Taki gadżet. Piękne. No moje ucha będą pasować. No to przymierzaj, podłączaj, przyniosłem parę monet. Dobra. I robimy test, może nie powietrzny, ale tam są dwie wtyczki. Tu jest jedna wtyczka w gratisie, tą wypnij. Wypnij tą wtyczkę. Wyciągnij po prostu. I teraz gruba powinna pasować. Nie pasuje? Wyjmij tamtą, to też jest przekładka. Bo ja jestem blondynką. Dokładnie. Jesteś wykwalifikowanym człowiekiem, przeszkolonym do tego. Żółdzie tutaj. No ale gdzie one są? No obojętnie gdzie. A jak mi się nie z tego, nie zgra ten? Zgra się, z słuchawki zwykłe. Mam parę pieniędzy, tu ci je rozłożę. Jej, ale to 10 tak centów, 50 centów, 1 cent. Kurczę, żebym to potem znalazł. I 5. No. I 2. Każdy z innego metalu. Dzik. Obsłuchaj i powiedz, co ty o tym sądzisz. A nie za blisko mi to rzuciłeś? A teraz mi w ogóle tego nie pokazuje. Możliwe, że łapię to jako dyskryminację, zależy jaki masz program. Na pole. Tu to samo. Nie widzi tego. Nie. Trzeba było pewnie na dziesiątkę. Ale to już ładnie. No 10:50 będzie ładnie jest słychać i widać. Jeden, ale jaki fajny dźwięk, no. Lepiej niż na tamtych? Takie inne. A zobacz. Wyraźniejszy? Nie, taki inny, no. A który ci bardziej pasuje, mono czy stereo? Przełączę ci znów na mono. Bo raczej wykrywacze są monofoniczne, więc... Może ten jest i lepszy. A stereo to z dwóch głośników. Ale wiesz, że ja nie wiedziałam, że mi 50 centów na 70, 72 bije. 70. No co powiesz o słuchawkach? To jest w tym momencie najważniejsze. Słuchawki są przecudne. Zakochałam się. Nie wiem, w słuchawkach czy w tobie? No jest to z dwóch, ale słuchawki są... Jak działają? Dobrze, jak słyszysz dźwięk? Nie jesteś audiofilem? Ja przedstawiłem cię jako specjalnie wyszkolonego człowieka do tych zadań, a widzę, że... Kabelek nie przeszkadza. Słuchawki są dopasowane do uszu. Kolor mają ładny. Piękne są. W ogóle wiem, że mi pasują do moich włosów. Ale masz fryzurę. No, fryzurę mam. Dźwięk jest fajny, bo nie jest taki... W tamtych słuchawkach taki strasznie taki aż ostry był, a w tych jest takie właśnie inne. Czyli te wyrzucamy? No wyrzucać ich nie będziemy, bo może się te popsują, nie? Soniaki. A one są stereo, dlatego może to tak było. A wykrywacze raczej działają w mono. Ale pięknie.
Mogę pozbierać swoje pieniądze? Możesz je wziąć, nie? Ale teraz jeszcze mi, jak już taki profesjonalista jesteś, to weź mi wytłumacz, dlaczego mi tamtych, jaki ja powinnam program, nie? A w ogóle pasują mi? Pasują. Pięknie pasują do, nie wiem, do jestem czego, do twarzy. Jestem ci zgodnie wdzięczna za te słuchawki. Ale to są moje słuchawki, ty miałeś tylko testować. Ale ty masz słuchawki. I pożyczać. No ale do wody. Chciała jakiegoś monetku znaleźć. To są nowoczesne pieniądze, bez sensu ustawienia tego. Jak ci się słucha? Dźwięk jest ładny, nawet lepszy niż na oryginalnej wnosty. Taki stłumiony. Jest fajny, właśnie taki stłumiony, inny, bo jak tamte się nałoży, to tak... Ale przejrzysty. Nie wiem, czy to jest. Taki czysty ten dźwięk. No, taki... O! To jest wyjmowana, nawet najdrobniejsze rzeczy. Myślisz? Nie wiem. Nie przewróciłaś mi pańciora?